super seksowny głos Willisa wstydliwie rozpalał moją wyobraźnię. Trzymałam w ręku mały mikrofon i nagrywałam to, co leciało z głośnika, jednocześnie nagrywając własny wokal. Uwaga, uwaga. Możemy nagrywać? O, jak się cieszę, zaczynam wam czytać moją książkę i o niej mówić. I tak, ponieważ mówiłam już w poprzednim odcinku, że Kasia mi wymyśliła, moja córka starsza, klucz do napisania tej książki. I każde opowiadanie jest zatytułowane jakimś utworem, który ma dużo wspólnego z treścią tego odcinka. A zaczynamy od strony 12 i tam jest opowieść pod tytułem Take the A-Train. Jest to kompozycja Billy Steinhorna, amerykański standard jazzowy, a ja go poznałam przez audycję Willisa Conovera, o którym zaraz powiem, w wykonaniu Duke Ellingtona. Take the A-Train. Take the A-Train. Okej. Okay. Czytam. Ale chciałam jeszcze jedno powiedzieć, kochani, bardzo ważne. Ja wam czytam tę książkę, ale nie widzicie zdjęć, a jest tam bardzo dużo zdjęć. Wiecie, co mam na myśli, prawda? Haha. Take the A-Train. Ten znakomity standard jazzowy, skomponowany przez Duke Ellingtona. O, tutaj jest błąd. Tu trzeba, Basiu, trzeba poprawić. To nie jest Duke Ellington, tylko Billy Steinhorn. Właśnie ja mam parę takich poprawek. Jak będzie wznowiona ta książka, trzeba to bardzo uważnie poprawić, bo to są takie bawoły, niestety. Ale to się zdarza w każdej książce, nie tylko mojej. Halo? Okej, jeszcze raz. Ten znakomity standard jazzowy skomponowany przez Billy Steinhorna był sygnałem audycji Voice of America Jazz Hour, nadawanej z Waszyngtonu przez Willisa Conovera dla fanów jazzu zza żelaznej kurtyny przez długi czas od lat 50. Piękny, super seksowny głos Willisa wstydliwie rozpalał moją wyobraźnię. Voice of America rozumiałam jako Boys of America, czyli chłopcy od małego do dużego grają w Ameryce jazz. Co to za kraj? Prawdziwy raj, kontemplowałam zachwycona. Conover był naszą wyrocznią, gwiazdą przewodnią, guru, mistrzem świata. Dla nas, fanów jazzu, grał najpiękniejszą muzykę na świecie. Sygnał audycji Take the A-Train Billy Steinhorna do dziś przywołuje piękne wspomnienia. Ze starszym bratem Leszkiem siedzieliśmy przy odbiorniku co wieczór zasłuchani po uszy. Pewnego dnia pojawił się w naszym domu japoński magnetofon. Tatuś pożyczył go z pracy. Trzymałam w ręku mały mikrofon i nagrywałam to, co leciało z głośnika, jednocześnie nagrywając własny wokal. Zamykałam oczy. Stałam na dużej scenie z tyłu Big Bandu Count Basiego. Przede mną mikrofon i pełna sala zasłuchanych
Fanusz. Gdzie? Nie wiem. Wtedy jeszcze nie śmiałam marzyć o Ameryce. Naśladowałam Ella Fitzgerald. Śpiewałam po angielsku, nie znając języka. Później próbowałam rozszyfrować tę moją angielszczyznę i wydawało mi się, że po 30-letnim pobycie w Nowym Jorku i nie z niezłą już znajomością angielskiego nie będzie to trudne. Miałam zapisane fonetycznie I leave you see never again, schyła je moja. Słuchajcie, to ja tego nawet czytać nie mogę. Nie dałam rady i niech już tak zostanie. A brzmiało to I leave you see never again, again, hopes, schyła je hello begin. Hello the hills and love begin with you, yeah, yeah, yeah. I leave you see never again, again, hopes, schyła je hello begin. Hell of a hills in love begin with you. Ok. Uwaga, uwaga. Następna strona. Mijają lata. Jestem z Michałem w nowojorskim mieszkaniu Willisa Conovera. Siadamy do kolacji przygotowanej przez jego żonę Shirley. Obok mnie siedzi wspaniały aranżer i kompozytor Gil Evans ze swoją żoną Anitą. Willis chwali płytę Newborn Light, którą nagraliśmy w duecie z Adasiem Makowiczem, a która została uznana za wybitną przez prestiżowy magazyn Downbeat i nagrodzona maksymalną 5 gwiazdkami. Halo! Po chwili Willis oznajmia, że w najbliższej swojej audycji The Voice of America Jazz Hour zaprezentuje ją w całości dla fanów jazzu. Stał się cud. Marzenie się spełniło. A to był dopiero pierwszy etap mojej wielkiej amerykańskiej przygody z muzyką. Wyobrażacie sobie coś takiego, że 14-letnia dziewczyna siedzi w Zielonej Górze i ma ucho przyspawane do głośnika, z którego leci jazz z Waszyngtonu. I ona sobie podśpiewuje tam takie różne bebopowe, jak to mówiłam czasami, Michałki, wykonane przez Ella Fitzgerald. I wydawało mi się, że ja śpiewam właśnie z tym Big Bandem Count Basie'ego czy Duke Ellingtona. Jestem na scenie, ale to tylko były marzenia młodej dziewczyny, nastolatki. I mija zaledwie, ile to było od 14, jak miałam 14, 10, 24, 15 lat. Mija 15 lat i jestem w tym właśnie, czytałam w nowojorskim mieszkaniu. I wiecie co? Teraz tak z perspektywy czasu, jak na to patrzę i jak przeżywam jeszcze raz ten moment, to tak sobie myślę. Pamiętajcie, nie rezygnujcie. Nie myślcie o swoich marzeniach typu, nie, to się nie spełni. Gdzie tam? To jest niemożliwe. W ogóle nigdy w życiu. Na to mnie nie stać. To w ogóle jest za daleko, za wysoko. Nieprawda. Cuda się zdarzają i marzenia się spełniają. Tu, w tym akapicie, który wam teraz przeczytałam, macie dowód. Naprawdę, pamiętajcie o tym. Pamiętajcie. Nie poddawajcie się. Szukajcie swojej pasji. Ja powtarzam to jak nawiedzona papuga, ale to jest strasznie ważne. Szukajcie swojej pasji i wtedy jak odnajdziecie i się jej poświęcicie, to będziecie najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. I będą się stawać cuda jeden za drugim. To by było chyba wszystko na dzisiaj. Jeśli chodzi o ten pierwszy odcinek i już nie mogę się doczekać, żeby wam przeczytać drugi. Także
Mam nadzieję, że wzbudziłam waszą ciekawość, a to dopiero początek. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i naciskajcie dzwoneczek koniecznie. Halo, kocham was.